TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Masz co robisz? Spróbuję sobie jeden testik na dzisiaj. Dla dzieciaków? Przepraszam, na młodzieży. Trudny? Powiem ci, podobno pierwszy był trudny. To jak zobaczą ten. A zdradź jakieś pytanie, na przykład szkodowe. No to było oczywiście. Szkodowe pytanie. Nie chcesz kompromitacji. Chcesz uniknąć kompromitacji? Nie, tak. Takich pytań nie ma. O, pierwszym piłkarzem ruchu, który zdobył tytuł Króla Strzelców Ekstraklasy był. Ernest Wilimowski, Teodor Peterek czy Gerard Cieślik? Ernest Wilimowski. Brawo, masz jeden punkt. Dobrze, to idziemy zobaczyć, jak ta młodzież się przygotowuje do tego. Gdzie się dzieje? Czy wszyscy są gotowi, Klaudia, już tam? Jeszcze nie. Dzień dobry. Jak tam przygotowani na test wiedzy o ruchu? Wszystko umiecie? Tak. A dokształcaliście się jakoś specjalnie, czy? No, mam książki. Książki, a? Ciekawe, czy w tych książkach wszystko było. Jak wyście są klasa? A skąd? Z 13. A wszyscy jesteście kibicami, rozumiem? Chodzicie na mecze? Wiernymi. Gdzie na każdy mecz. Na jakim sektorze siedzicie? Oczywiście, że na 6. Pięknie, pięknie. A dziewczyny też są kibicami? Zapytamy zresztą, co? Dziewczyny. Czy przygotowane jesteście na test wiedzy o ruchu? Co znaczy ha, ha, ha? Bo ja zawsze jak mówię ha, ha, to nie byłem przygotowany. To prawie zawsze się śmiałem, dlatego prawie zawsze się śmiałem. A jesteście kibickami? Tak. Tak? Chodzicie na mecze? Tak. Na jakim sektorze? Na jakim sektorze zasiadacie? Sektor ha, ha, ha. Dobra. A tutaj rozumiem grono pedagogiczne, tak? Tak. Jak ta młodzież jest przygotowana na dzisiejszy test? Oczywiście. Tak? Tutaj były jakieś dodatkowe lekcje, czy młodzież sama się edukowała? Lekcje, ja rodzicom jestem. Aha, rodzice, dobrze. Samodzielnie. Samodzielnie, tak? Czyli co, poziom równy będzie tutaj? Mam nadzieję. No to zobaczymy. Trzymamy kciuki. Co tak w tylnej ławce, dziewczyny? W tyle zawsze. No to ja to potwierdzam, nie? Tylko wiesz. A też jesteście fankami? Piłki ręcznej. A piłki ręcznej, czyli KPR, tak? Tutaj? Tak. A piłki nożnej nic? Nic? Znaczy, tak średnio. Tak średnio bym powiedział? No, uczyć się uczyliśmy. Jak wchodzi ta wiedza? A, tak wchodzi. No to dobrze. No to życzę powodzenia i połamania długopisów. Aczkolwiek przy teście ABC to nie wiem, czy cię połamać. Grzeczna ta młodzież, co? Bardzo. Masz za? A mówią, że ta młodzież jest coraz gorsza. Proszę bardzo, bierzmy przykład. Rozdasz testy, Klaudia? No raz, zielony. Miał być czerwony. A, przepraszam, czerwony się wypisał na sprawdzaniu pierwszego etapu, wiesz? Witam was wszystkich. Nazywam Tomek Fary, jestem rzecznikiem prasowym Ruchu Chorzów. Jestem was tutaj powitać i waszych nauczycieli na finale konkursu wiedzy o Ruchu Chorzów i mieście Chorzów. Dzisiaj są z nami najlepsi z najlepszych. Gratuluję wam tego, że tutaj jesteście w ogóle, jesteście w tym finale. Nie spodziewaj się kreatywnych odpowiedzi. Dlaczego? Nie w formie jesteśmy. Jak nie w formie? Nie dziś. A co się dziś stało? Bip test był. Jesteśmy wycieńczeni. Bip test. Wiesz co, nie? No. No ale opowiedz o tym. Bieganie, nie? Musi się zmieścić w odcinku, tam chyba 20 metrów. Wyniki są? Czasu. No, będą w sobotę, nie? Takie szczegółowe. Ale junior wygrał. Junior chłopaczek. Czyli trzeba się chyba lekko mieli. Podciągnąć się trzeba, co? Dzielali, nie? Tak jak mówię. Skoro tyle siły miał dzisiaj. To wiesz co, takie nie. Bo jak myślisz? Czy już coś wiadomo? Nie, wszystko tajne. Ty masz, liczysz? Jak tam poziom w ogóle? Dobrze. Ale bodaj tylko dwie osoby nie osiągnęły średniej. Ale gdyby była jakaś matura, to wszyscy by zdali. Aha. No, akurat matura to ze 30%, tak wie. Dzień dobry. Dziewczyna zajęła pierwsze miejsce? Widzicie? Ja cię kręcę. Jesteśmy dumne.
szczerze, nie spodziewałem się.